Ekonomia, kapitał, gospodarka. No dobrze, czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś zdziwienie? Wie pan co, dziwi mnie to zaskoczenie niektórych w związku z problemami płynnościowymi firm, które wykonywały prace na różnego rodzaju autostradach. Mówiliśmy od dawna, dyskutowaliśmy również w tym programie, że cena, kryterium najtańsza oferta jest niewłaściwym podejściem. No i to jest między innymi spowodowało, że część tych firm, które zaproponowały najtańsze warianty przy wzroście cen surowców, teraz ma problemy z płynnością i pada. W związku z tym to jest jakby dobry moment na wyciągnięcie wniosków, że najtańsza oferta nie musi być najlepsza i zwykle niestety nie jest.